Witamy Was, już za nami trzeci odcinek Ćwicz z Fitnesską i Telewizją TVL Tarnobrzeg. Dziś zaprezentujemy Wam trening na płaski brzuch. Zanim wskoczysz w bikini, popracuj z nami nad swoją talią i mięśniami brzucha. Zapraszamy na wspólny trening. Gotowa do treningu? Zaczynamy! Marsz! Pamiętajcie, zaczynamy od rozgrzewki. Maszerujemy. Krok odstawno-dostawny. Luźno ręce pracują. I wymachy prawą ręką do przodu. Rozgrzewamy górną obręcz naszych ramion. Na płaski brzuch i ręce w górę na zmianę, prawa, lewa. Świetnie, unieście rękę do góry. A teraz obie ręce unieście w górę. Energicznie. I jak? Udało się wszystkim wykonać? Mocne wymachy rąk w górę. 4, 3, 2. Heel back. Pamiętacie ten krok? Przenosimy nogę do tyłu. Kolano uginamy. Pięta w tył. I ręce w górę unieście. Świetnie, energicznie. Rozgrzewamy się. Są to łatwe, proste kroki dla każdego. I ja przenieście nogę do góry, w przód. Przechodzimy płynnie z jednego kroku na drugi. 4, 3, 2. Dołóż ręce w przód. Pamiętajcie o prawidłowym oddechu. Jest wdech i wydech. I wykonajmy marsz teraz. Marsz. Energicznie ugiąć ręce w łokciach. I za chwileczkę przyspieszymy do spinningu. Przygotujcie się. Gotowe? Spinning. Szybko, szybko. 30 sekund mamy na to. Energicznie. Wyżej kolana do góry. 4, 3, 2, step touch. O, to było bardzo męczące. Ale o to chodziło. Żebyśmy się dobrze rozgrzały. Krok skrzyżny, pamiętacie? Krok skrzyżny w prawą stronę i krok skrzyżny w lewą stronę.
kolana. Trzy kolana. Dołóżcie do tego pracę ręki i nogi. Spróbujcie z nami. Maszerujemy unosząc wysoko kolana w górę. Pamiętaj też o rękach. Łokcie ugięte i pracują ręce. I wykonajmy twister. Ten krok też również pamiętacie z poprzednich odcinków. Nogi szeroko do przodu rozstawiane, a z tyłu łączymy je razem. Dołożymy pracę rąk, ręce w górę. Ręce w górę proste. Wydech i wdech wykonaj. I wykonaj marsz. Marsz. Zatrzymaj się. Będziemy unosić nogę w górę. I zaczynamy. Góra. Dół. Wykonamy. I trzy. I dwa. Teraz lewa noga. I w górę unieście nogę. Pamiętajcie o tym, żeby plecy były proste. Brzuch wciągnięty. Mięśnie brzucha ładnie napięte. Sylwetka wyprostowana. Jeszcze cztery razy. Cztery. Jeden, step touch. Jak się czujecie, moje drogie? Mam nadzieję, że tak samo żeście się rozgrzały jak my. Wykonamy szosę mambo. Do przodu. Pamiętacie ten krok? Bardzo łatwy. A też tak dają obszerne ruchy te kroki. Więc zwiększamy intensywność ćwiczenia poprzez to. Ręce w bok i ręka w dół, ale plecy proste. No i oczywiście uśmiech do tego. Wykonajmy jeszcze cztery razy to ćwiczenie. Ostatni raz. Maszerujcie energicznie. A teraz wykonamy podskoki obu nóż. Podskoki. Zwiększamy intensywność ćwiczeń. Wykonajmy skakankę. Wyobraźmy sobie, że skaczemy na skakance. Bardzo fajne ćwiczenie. Spalające tkankę tłuszczową. I znowu jumpy, podskoki. Jak się czujecie? Rozgrzałyście się już razem z nami? Bo my na pewno tak. Nie przestawajcie, ćwiczcie razem z nami. Jeszcze raz skakanka. Dacie radę. Spróbujcie, tak jakbyśmy skakały przez skakankę. Idziemy marszem do przodu. I w miejscu marsz. Marsz do tyłu. I w miejscu maszeruj. Do przodu. I w miejscu. Do tyłu. I w miejscu. I maszeruj w miejscu. Zobacz na mnie. Pokażę wam lekką zmianę. Wykonamy tu jumpy, czyli podskoki. Hop. Hop. Świetnie. I jeszcze raz. Teraz. Jak się czujecie? I w górę. Dacie radę. Jeszcze.
Dobrze, do przodu idziemy. To było bardzo intensywne. Gotowe? Step down. Naprawdę, żeśmy się już rozgrzały. Myślę, że przed telewizorami również. Razem z nami ćwiczycie. Jeszcze wykonujemy cały czas step touch. I marsz wykonaj. Teraz wykonamy mambo do przodu, mambo do tyłu. Zwróćcie uwagę, noga idzie przód i tył. I troszkę bioderkami pokręci. Niech nasza talia również popracuje. Mambo przód, mambo tył. Noga idzie do przodu i do tyłu. I marsz wykonaj. Teraz wykonamy mambo do przodu i do tyłu drugą nogą. Gotowe? I przód, tył. Dołącz ruchy bioder. Jeszcze cztery razy. Cztery. Trzy. Dynamiczny, tak aby rozciągnąć nasze mięśnie nóg, mięśnie rąk, mięśnie pleców. Wykonaj do góry wdech. Opad tułowia do przodu. Ręce do góry wdech. Prawą nogę daj do tyłu, lewa noga z przodu. Opuść ręce w dół. Połóż na nogę. Będziemy teraz pracować stopą. Opuszczać piętę w dół i w górę. Zaczynamy. Dół i góra. Jest spięcie na palcach do góry, a później opuszczenie pięty w dół. Pamiętajcie o tym, żeby brzuch był napięty, biodra były ustabilizowane. Pracuj stopą. Unoś w górę i w dół ją. I zmieńmy pozycję. Do góry wdech. Wydech. Druga noga. Trzymaj ręce w górze. Opuść ręce w dół. Zatrzymaj chwilę pozycję. Gotowe? Pracujemy stopą. I to ćwiczenie rozciąga mięśnie łydki. Zapraszamy. Gotowe jesteście do drugiej części naszych ćwiczeń? Zaczynamy teraz ćwiczenia na mięśnie brzucha. Mam nadzieję, że przygotowałyście sobie matę, ręczniki, napiłyście się wody mineralnej, więc jesteście gotowe do treningu. Kładziemy się w pozycji leżącej na plecach, kolana mamy ugięte. Będziemy wykonywać teraz ćwiczenia na mięśnie proste brzucha. Układamy sobie dłonie z tyłu za głową. Postarajcie się zrobić to tak, aby dłonie były szeroko rozstawione. Kciuk pod żuchwą. Starajcie się nie zaplatać rąk z tyłu za głową. Wówczas to wymusza ciągnięcie brody do klatki piersiowej, a tego chcemy uniknąć. Patrzcie wzrokiem w sufit i unieście klatkę piersiową w górę. Przygotowałyście się?
zaczniemy ćwiczyć. Gotowe? I w górę. Góra, dół. Góra, dół. Starajcie się tak, aby klatką piersiową unosić się w górę. Ramiona odrywają się pod podłogi, ale starajcie się w tej pozycji na razie zatrzymać odcinek lędźwiowy na podłodze. Pamiętajcie, bardzo ważny tu jest również oddech. Jest wydech na górze, a wdech na dole. Pamiętajcie również o tym, że wdech jest nosem, a wydech ustami. W tym ćwiczeniu bardziej angażujemy mięśnie górne naszego brzucha. Dla wielu osób jest to ćwiczenie bardzo trudne, ale z czasem na pewno Wam się uda. Pamiętajcie o tym, żeby tylko unieść klatkę piersiową. Częstym błędem jest przyciąganie brody do klatki piersiowej i nadwyrężanie mięśni szyi. Ja w tej chwili za chwilkę zademonstruję, jakie błędy często popełniają osoby ćwicząc to ćwiczenie. Zwróćcie uwagę, nigdy nie ciągniemy brody do klatki piersiowej. To jest pierwszy błąd podstawowy. Nigdy nie ciągniemy łokci do przodu. Staramy się mieć szeroko ustawione ręce. Wówczas pomaga nam to prawidłowo wykonać ćwiczenie. 4, 3, 2 i 1. Świetnie. Luz. Rozluźnijcie swoje ciało. Odpocznijcie chwilę. Ręce przenieście wzdłuż tułowia. Wyprostujcie nogi. Rozciągniemy mięśnie brzucha. Przenieście teraz ręce do tyłu. Wróćcie z powrotem do pozycji ugiętych kolan. Tym razem połóżcie dłoń opartą na dłoni. Głowę unieście do góry. Oprzyjcie głowę o swoje ręce. W tej pozycji będziecie unosić klatkę piersiową do góry. Pamiętajcie o prawidłowym oddechu i wydechu. Gotowe? Wdech. Zaczynamy. Wydech. Wdech. To ćwiczenie również wzmacnia mięśnie brzucha, górną partię naszych mięśni. Starajcie się jednostajnie unosić klatkę piersiową w górę. Nie zrywać się drastycznie. W momencie uniesienia w dół napinasz mięśnie brzucha, wracając do pozycji wyjściowej, staraj się nie kłaść głowy na podłogę. Jeszcze 4, 4, 3, 2 i 1. Świetnie. Rozluźnijcie się. Ręce są z tyłu. Wyprostujcie nogi. Rozciągamy mięśnie brzucha. Świetnie. Wróćcie do przedniej pozycji, kolan ugiętych. Tym razem jedna ręka w bok, druga jest z tyłu za głową. Podnieście głowę i w tym momencie już napięte są mięśnie brzucha. Zatrzymajcie tą pozycję. Wyprostujcie przeciwną nogę do ręki na wysokości przeciwnego swojego kolana. Nie nisko, nie za wysoko, ale typowo na wysokości przeciwnego kolana. Teraz będziemy ciągnąć łokieć w kierunku nogi. Gotowe jesteście? Zaczynamy. I wydech, i wdech. Tutaj w tym ćwiczeniu jest bardzo ważne to, aby bark był skierowany w kierunku nogi. Nie musicie dotykać tutaj kolana, ale bardziej skupić się na tym, aby bark był skierowany w kierunku nogi. Unosimy się w skos, tak, aby pracowały nasze mięśnie skośne brzucha. Pamiętajcie o prawidłowym oddechu i wydechu. Wydech, wdech. Kiedy robicie skurcz mięśnia brzucha, czyli napięcie, jest wydech, a wdech jest wtedy, kiedy mięsień jest rozluźniony. I wydech, i wdech. I wydech, i wdech. Na początku może się to wydawać trudne, ale uwierzcie mi, z czasem wykonując takie ćwiczenia, nabieramy prawidłowego nawyku i prawidłowej postawy do ćwiczeń. I 4. I 3. I 2. I 1. Świetnie. Połóż ręce w bok. Odpocznij chwilkę. Przygotuj drugą rękę. Unieś głowę. Przygotuj przeciwną nogę. Pamiętajcie, noga jest na wysokości drugiego kolana.
Czy wszyscy gotowi? Zaczynamy. I wydech, i wdech. Jeżeli w trakcie ćwiczeń okaże się, że już nie masz siły, wykonaj dzisiaj 10 razy powtórzeń, a może następnym razem uda ci się 15. Będziesz zwiększać intensywność ćwiczeń, bardziej intensywnie będą pracować twoje mięśnie brzucha. Osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa i jeden. Świetnie. Rozciągamy teraz mięśnie brzucha. Wyprostuj ręce z tyłu za głową. Wyprostuj nogi. Poleż w tej pozycji chwilkę. Wciągnij mięśnie brzucha. Jeszcze cztery. Cztery. Trzy. Dwa. Uginamy kolana. Świetnie. Przenieśmy ręce do przodu. Wyprostujmy jedną nogę na wysokości lewego kolana. Będziemy teraz robić wymachy nogą w górę i w dół. Ale pamiętajcie, opuszczamy nogę tylko do wysokości przeciwnego kolana. I góra, dół, góra, dół. I jeszcze cztery razy. Cztery, trzy, dwa i jeden. Zmieńcie pozycję ułożenia nogi. Przygotujcie drugą nogę. Gotowe? Zaczynamy. I góra, dół. Maksymalnie tyle, ile potrafisz. Pociągnij nogę do klatki piersiowej. I jeszcze cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Świetnie. Postawcie stopy. Teraz będziemy wykonywać ćwiczenie, które nazywa się rolowanie do góry. Zróbcie wdech, a z wydechem kręg po kręgu rolujcie. Plecy w górę, na górze zróbcie wdech, a z wydechem opuszczajcie pomału plecy. I znowu na dole wdech i do góry z wydechem rolujemy plecy w górę, unosząc biodra. Na górze wdech, a z wydechem pomału opuszczamy. Zwróćcie uwagę, i jeszcze raz w górę, że to ćwiczenie wykonuje się poprzez rolowanie pleców do góry. Są dwie odmiany tego ćwiczenia, albo unoszenie bioder do góry, albo rolowanie. My wykonujemy dzisiaj rolowanie, czyli pomału w górę, a później kręg po kręgu do odcinka piersiowego, do kości krzyżowej, opuszczam plecy. I ostatni raz. Świetnie. A teraz wykonamy drugą odmianę, czyli unoszenie bioder w górę dynamicznie. Góra, dół. Gotowe? I dół, góra, dół, góra. Świetnie. Unoście wysoko biodra w górę. Osiem, siedem, sześć, pięć. Pamiętajcie o tym, żeby mięśnie brzucha były napięte. Cztery, trzy, dwa i jeden. Zatrzymajcie biodra w górze teraz. Trzymajcie wysoko, mocno napnijcie mięśnie brzucha, mięśnie nóg, mięśnie pośladku. Utrzymujemy chwilę tą pozycję. Cztery, trzy, dwa i luz. Dół. Opuszczamy pomału plecy. Świetnie. Unieście stopy na wysokości kolan. Pamiętajcie o tym, żeby kolana nie wychodziły poza linię kolców biodrowych, czyli nie przenosimy nóg maksymalnie do przodu, ani nie odchylamy nóg do tyłu, aby robiła się duża przestrzeń między odcinkiem lędźwiowym. Wyraźnie. Kolana są na wysokości kolców biodrowych, brzuch jest napięty. Z tej pozycji przenieś ręce do tyłu. Będziemy unosić klatkę piersiową do góry. Gotowe? Zaczynamy. I wydech, wdech. Rób to pomału. Jest to trudniejszy wariant ćwiczenia na mięśnie brzucha. Teraz, żeby Wam ułatwić troszkę, będziemy wykonywać wymachy jedną ręką do przodu. Zwróćcie uwagę, wydech, wdech, wydech, wdech. Przenieś rękę do przodu.
ale cały czas staraj się mieć wzrok skierowany w sufit. Ostatni raz i klasycznie jeszcze raz w górę. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Dacie radę, wytrzymacie na pewno. 2. Wykonujemy wymachy drugą ręką do przodu i do tyłu. Przód, tył, przód, tył. Jeszcze 2 razy, ostatni raz i ponownie klasycznie w górę. Hop, i góra, dół. Jeszcze 4, 4, 3, 2. Świetnie, zatrzymajcie pozycję. Tym razem będziemy przyciągać łokieć w kierunku kolana, ale bardzo pomału to wykonujemy. Popatrzcie, wydech, wdech. I druga strona, wydech, wdech. I wykonajmy to szybciej i tempo. Raz, 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 raz. Starajcie się drugi bark przenieść na podłogę. I zatrzymajcie się. Wyprostujcie nogi na podłogę, ręce przenieście z tyłu za siebie. Rozciągamy mięśnie brzucha w tej pozycji. Przyciągnijcie kolana do klatki piersiowej. Wykonajmy kołyska, czyli rolowanie pleców. I wyciągnij ręce w górę maksymalnie i przechodzimy do rolowania. Hop. I ręce w górę unieś. Hop. Ostatni raz. Świetnie. I w dół opuść ręce. Zapraszamy Was teraz do trzeciej części, czyli do stretchingu. Zapraszamy Was teraz do trzeciej części, czyli do stretchingu. Usiądźmy sobie przodem. Nogi są wyprostowane. Zróbmy głęboki wdech. I z wydechem opuśćcie klatkę piersiową do przodu. Przenieście ręce w przód. Starajcie się, aby plecy były proste. Wzrok skierowany do przodu. I w górę ręce unieście. Trzymajcie tą pozycję. Rozciągniemy teraz mięśnie pleców. I z wydechem opuśćcie ręce. Ustawcie dłonie do tyłu w kierunku siebie albo w kierunku przeciwnym. Zróbcie głęboki wdech, a z wydechem unieście maksymalnie biodra w górę. Patrzcie wzrokiem skierowanym w sufit. I dół. I jeszcze raz głęboki wdech zróbcie, a z wydechem zróbcie skłon do przodu, zatrzymując maksymalnie ręce daleko, tak jak potraficie. I w górę unieście klatkę piersiową. Teraz zrobimy skłony boczne. Postarajcie się albo w pozycji takiej, aby łokieć był na podłodze, albo ręka jest wyprostowana. Starajcie się, aby biodro nie odrywane było od podłogi. I zmieńcie pozycję. Pamiętajcie, albo łokieć ugięty. Ta pozycja rozciąga bardzo ładnie talię, skośne mięśnie brzucha, albo pozycja wyższa na prostej ręce. I wróćcie w bok. Wdech zróbcie i wykonajcie jeszcze raz wydech, skłon do przodu. I do góry wdech. I wydech. Teraz uginamy jedną nogę, stawiając obok drugiej. Przeciwna ręka do nogi skierowana jest w bok. Przenieście ją za nogę. Starajcie się, aby plecy były wyprostowane, więc starajcie się ciągnąć głowę maksymalnie w górę. Pozycja ta rozciąga mięśnie pleców. I wróćmy do pozycji wyjściowej. Przygotujmy teraz drugą nogę, przeciwną rękę. Skierujcie za kolano, wyprostujcie plecy. I wróćcie do pozycji wyjściowej. Zróbcie ponownie głęboki wdech, a z wydechem zróbcie skłon do przodu. Zatrzymajcie pozycję. I do góry wdech. I z wydechem opuśćcie ręce. Świetnie, wykonajcie teraz taką pozycję, aby kolano było ugięte, a stopa była skierowana w kierunku nogi. Zróbcie głęboki wdech, unieście ręce w górę, a z wydechem wykonajcie skłon do przodu. I do góry ręce wdech.
a z wydechem odwróćcie się w kierunku nogi ugiętej, plecy wyprostujcie. I zmieniamy pozycję ułożenia nogi. Tym razem drugą nogę uginamy w kolanie, stopa jest skierowana w kierunku prostej nogi. Wykonujemy głęboki wdech, a z wydechem robimy skłon do przodu, zatrzymując pozycję jak najniższą. Ręce do góry, wdech, a z wydechem odwróćcie się w kierunku nogi ugiętej, jedna ręka na kolano, plecy proste. I jeszcze raz głęboki wdech, siad prosty. I z wydechem do przodu skłon. I do góry wdech. Teraz wykonamy przysiad podparty. Z przysiadu podpartego wykonamy teraz wyprostowanie nóg, w górę uniesienie bioder, zatrzymanie dłoni na podłodze. I pomału rolujemy plecy kręg po kręgu do góry. Teraz wykonaj głęboki wdech. I wydech. Jeżeli macie pytania, piszcie do telewizji i oglądajcie nas na Facebooku i na YouTube, do czego gorąco zachęcam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, nigdy nie rezygnujcie z celu treningowego. Jesteśmy z Wami! Ćwiczcie z Fitnesską i telewizją lokalną!